Wtorek, 10 marca, Karolina Czereda, zapraszam na wiadomości regionalne. Dziś w serwisie pożar na Zgorzeleckiej. Nowy, stary naczelnik w żarskim urzędzie. Wszystkiego najlepszego, drodzy mężczyźni. Niebawem wybiorą przewodniczącą Rady Seniorów i zakupy na świeżym powietrzu. Chwilę grozy przeżyli wczoraj mieszkańcy domu przy ulicy Zgorzeleckiej w Żarach. Za zdjęcia dziękujemy czujnemu telewidzowi i przypominamy, że jeśli ktoś z Państwa widzi coś ciekawego lub niepokojącego, wystarczy to nagrać i przesłać na nasz adres tvregionalna@regionalna.pl. Wczoraj, tuż przed godziną 20, żarscy strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze komina w jednym z domków przy ulicy Zgorzeleckiej. Po 3 minutach od zgłoszenia na miejscu pojawiły się 2 zastępy straży z Żar i 1 z Kunic. W akcji brało udział 14 strażaków. Nikt z mieszkańców domu, w którym zapaliła się sadza w kominie, nie ucierpiał. Strażacy wygasili piec, a kamerą termowizyjną sprawdzili szczelność komina. Sprawdzili też, czy w pomieszczeniach nie ma tlenku węgla, czyli czadu. Akcja trwała 1,5 godziny. Żarski Ratusz rozstrzygnął konkurs na naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych i pozyskiwania środków pozabudżetowych. Zgodnie z decyzją komisji konkursowej, największą liczbę punktów zdobyła pani Ewa Nowak. Nowa pani naczelnik rozpocznie pracę w urzędzie 23 marca. Okazało się, że była najlepsza wśród tych 9 osób startujących w tym konkursie. Przypomnijmy, Ewa Nowak była wieloletnim naczelnikiem Wydziału Zamówień Publicznych. Poprzedni burmistrz Wacław Maciuszonek Wydział Zamówień Publicznych zdegradował do rangi referatu, a Ewa Nowak została jego kierownikiem. Pod koniec 2013 roku otrzymała wypowiedzenie, ponieważ burmistrz Maciuszonek twierdził, że miał zastrzeżenia do jej pracy. Choć nie jest to święto tak popularne jak Dzień Kobiet, to nie mniej ważne. 10 marca obchodzimy Dzień Mężczyzny. Wszystkim prawdziwym facetom damska część redakcji życzy wszystkiego co najlepsze. Zobaczmy, czego jeszcze panom życzą mieszkanki Żar i czy łatwo znaleźć w Żarach prawdziwego mężczyznę. Dzisiaj Dzień Mężczyzny, wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Jaki to jest według pana prawdziwy mężczyzna? O Jezu, no to ten, który ma dobry dom, jakąś kochaną kobietę, no i oczywiście dużo dzieci. Jaki to jest prawdziwy mężczyzna według pani? Ja nie wiem, no ja mam dobrego, to chyba najlepszy jest. Czyli? No ja wiem, opiekuńczy, no kochany, no i co więcej mogę powiedzieć? A czego życzyłaby mu pani dzisiaj? Ja? No jeżeli, żeby więcej wypadków nie było. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich mężczyzn. Czy jest jakiś mężczyzna w pani życiu, któremu chciałaby pani złożyć życzenia? Jest, mąż. Czego życzymy? Zdrowia przede wszystkim. A jaki to jest mężczyzna? O, normalny mężczyzna. Czy jest w pani życiu mężczyzna, któremu warto złożyć życzenia? No, myślę, że tak, no wiadomo, jest tato, jest rodzina, tak, szwagier, to na pewno. I czego im życzymy? No wszystkiego dobrego, żeby byli szczęśliwi. No nie wiem, jeżeli ktoś chodzi na siłownię, to na pewno pompy. Nie wiem, na pewno, żeby byli szczęśliwi z tym, kim są na pewno. I, no szczęście z kobiet między innymi. Dużo zdrowia, dobrego serduszka dla kobiet, żeby kochali każdą kobietę. No i czego więcej? Zadowolenia życia. Według pana prawdziwy mężczyzna jest jaki? Proszę. No ideał. No zgadza się. A cechy charakteru? Skromny, tak jak ja przede wszystkim. Inteligentny. Wysportowany. Starczy. By wszystkiego najlepszego, żeby pociechę z dziecka miał i w ogóle wszystkiego dobrego. Jak ma na imię? Mąż? Stasiu. Dzień mężczyzny. Czego życzymy? Chłopakowi, mężowi? No, jestem sama, nie życzę niczego. No, ale tym wszystkim innym może niedługo się ktoś pojawi. Szczerości. Według pana prawdziwy mężczyzna to jaki mężczyzna? No, uczciwy, dobry, z kasą. No chyba tak. Dobry mąż, ojciec dla dzieci.
Radni zadecydowali, w Żarach powstanie Miejska Rada Seniorów. Wszystko po to, by dać szansę seniorom aktywnego udziału w życiu społecznym miasta. A to z kolei ma przysłużyć się integracji międzypokoleniowej. Ta rada będzie skupiać w swoim składzie seniorów. A kto zna środowisko senioralne najlepiej, jak nie właśnie seniorzy. I stąd byłby to taki łącznik pomiędzy środowiskami senioralnymi, ale nie tylko tymi, które są w określonych stowarzyszeniach, ale również i tymi seniorami, którzy nigdzie nie należą, nie udzielają się, nie są aktywni, a przecież potrzeby seniorów są bardzo duże. W kuluarach trwają spekulacje na temat tego, kto wejdzie w skład rady i kto zostanie jej przewodniczącym. Wśród kandydatów na to stanowisko pojawia się nazwisko właśnie Ireny Marciniak, aktywnej seniorki, doskonale zorientowanej w problematyce osób starszych. Ja rzeczywiście od wielu, wielu lat działam na rzecz środowiska lokalnego, ale nie tylko, bo również i całego powiatu i może nawet i trochę szerzej. I no miałabym wielką satysfakcję, gdy byłabym członkiem tej rady, bo starałabym się wykonywać te zadania, które po prostu do rady należą. O tym, kto zasiądzie w Radzie Seniorów, przekonamy się niebawem. Pani burmistrz wytypuje dwie osoby, które jej zdaniem najlepiej sprawdzą się w Radzie. Czy Irena Marciniak będzie na tej liście? Zobaczymy. Pogoda wreszcie sprzyja zakupom na świeżym powietrzu. Dlatego mieszkańcy Żar tłumnie odwiedzali dziś targowisko przylotników. Obok warzyw, owoców, ubrań i bibelotów pojawiły się również kwiaty, które śmiało możemy już sadzić w naszych ogrodach. Już śmiało możemy kupować bratki, sadzić w ogrodzie? Oczywiście, bratki nie marzną. Jakie kolory teraz może są modne, albo które najczęściej kupują? To jedni kupują żółte, inni mieszane, to nie gra roli. Są droższe niż w ubiegłym roku? Od lat ta sama cena. Czyli? 1,50 zł. Jak zdradził nam pan Jerzy, nastał również dobry czas na sadzenie drzewek owocowych. Pora jest odpowiednia do sadzenia. Nie musimy stać i podlewać. Niektórzy się czekają, aż się ociepli na dobre, ale to jest błąd. Drzewa póki co jeszcze uśpione, nie ruszyły, także sadzimy i to jak najszybciej. Jak się pojawią listki, to jest już w zasadzie pozamiatane, już za późno jest. Wtedy kupujemy drzewka dużo drożej w doniczkach. Też możemy dosadzać, ale owocowe drzewa nasadzamy teraz jak najszybciej, póki nie ruszy wegetacja. Ruszyła się również sprzedaż warzyw i owoców. Tych naszych kupimy już dużo więcej. Kupił na pewno zielone, sałatkę, pomidorki, a pomidorki już się zaczęły polskie, ogóreczki polskie już się zaczęły, więc przychodzi ci kupować. Lubi pan to miejsce? Tak. Jest atrakcyjne, jak na Żary. Miejmy nadzieję, że pogoda będzie nas coraz częściej zachęcać do zakupów na świeżym powietrzu. Telewizja regionalna objęła patronat nad imprezą Dycha po Żarach. To 10-kilometrowy bieg, jaki zostanie rozegrany 19 kwietnia w centrum Żar. Zapisy do biegu potrwają tylko do 19 marca. Po tym terminie lista zostanie zamknięta. Opłata startowa wynosi 30 zł. Więcej o zapisach można się dowiedzieć ze strony stowarzyszenia Runners Team, które jest głównym organizatorem biegu. Zainteresowanie imprezą jest ogromne, już prawie 500 osób zgłosiło się do biegu. Na liście startowej znaleźliśmy m.in. zawodników z Hiszpanii i Ukrainy. Organizatorzy apelują do wszystkich wolontariuszy o pomoc. Wszystkie chętne osoby proszone są o kontakt telefoniczny 602 464 153 lub mailowy m.wilkin@wp.pl. Mieszkańcy Żar w dniu imprezy mogą się spodziewać pewnych utrudnień. Na czas biegu trasa będzie częściowo zamknięta dla ruchu kołowego. Więcej o utrudnieniach poinformujemy w kolejnych materiałach.
Od jutra przygotujmy się na załamanie pogody. Z północnego zachodu wiać będzie zimny wiatr osiągający w porywach nawet do 35 km na godzinę. To spowoduje spadek temperatury do 7 stopni Celsjusza, ale odczuwać możemy dużo niższą. Słońca jak na lekarstwo, a umiarkowane opady deszczu mogą rozpocząć się już dzisiejszej nocy. Barometry 11 marca wskażą 1028 hektopaskali w Żarach, Szprotawie i Gubinie. Jutro świętuje Konstanty, Ludosława i Benedykt. Solenizantom z 11 marca składamy najserdeczniejsze życzenia. Ci, którzy zamierzali pochować już cieplejsze okrycia, będą musieli poczekać do następnego tygodnia. Ja pożegnam się już z Państwem, życząc przyjemnego wieczoru. Teraz czas na nasze programy. Za chwilę rozmowa o grypie z powiatowym inspektorem sanitarnym Piotrem Bogusławskim. Następnie program motoryzacyjny Regionalne Cztery Kółka. Dziś w nim Nissan Juke. I na koniec wiadomości samorządowe dziś z Żarskiego Ratusza. Ja już żegnam się z Państwem. Życzę przyjemnego popołudnia oraz wieczoru. Do zobaczenia.